Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w Teatrze Opera Nova i będziemy mieć specjalnego gościa, więc zapraszam. Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku gościmy aktora pana Leszka Żurka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mam dla pana pytanie. Super. Jakim był pan dzieckiem? Ja. Trudnym. Trudnym czy łatwym? Trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że łatwym, ale wydaje mi się, że najłatwiejszym. Myślę, że takim... Nie aż tak trudnym, żeby jakoś doskwierać moim rodzicom, jeśli chodzi o różne wychowawcze rzeczy i tak dalej, ale trudne pytanie. Mam trochę grzechów na koncie, jeśli ja byłem dzieckiem z tego okresu, a nie, myślę, że byłem w miarę okej, jeśli chodzi o moje relacje z rodzicami, powiedzmy, czy ze szkołą i tak dalej, z nauczycielami, także raczej w stronę łatwości obsługi. Kim chciał pan być jako dziecko? No, jako dziecko to standardowo. Myślę, że w ogóle dzieci chyba mają tak, że przynajmniej chłopcy, nie? Że jak są mali, to chcieliby być policjantem, strażakiem, jakimiś takimi właśnie... Piłkarzem. No. Takimi facetami wyrazistymi, nie? W tym co robią. No ja też tak miałem. Znaczy ja bardziej poszedłem najbardziej w stronę strażaka, mniej piłkarza. No ale później się to wszystko pozmieniało. Z wiekiem jakoś się te pomysły zmieniają, cele. W związku z tym no, moje pomysły na życie też się pozmieniały. Myślę, że to gdzieś tak od 6 klasy podstawówki już miałem inną wizję siebie niż strażak. Jak to się stało, że został pan aktorem? A to przypadek. Bo się w ogóle nie interesowałem teatrem w szkole podstawowej, średniej. No, ale spotkałem na swojej drodze osoby, które mnie nim zainteresowały, jakoś zaraziły i tak to się stało. I to było, jak już studiowałem na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, czyli dość późno. No ale wtedy mnie to tak zainteresowało, że stwierdziłem, że warto spróbować i pójść do szkoły teatralnej. Dostałem się, no później już, gdy ją ukończyłem, stałem się aktorem, no i nadal jestem. Jakie jest pan hobby? Hobby? To z takim bardziej na... Ostatnio, który mnie zajmuje hobby, to jest sport. Znaczy różne rodzaje w ogóle sportu. Jakoś bardzo ostatnio idę w tę stronę. W związku z tym mogę stwierdzić właśnie, że sport stał się moim hobby i jakieś takie poszukiwania swojego sposobu bycia, tego sportowego. To się stało dla mnie istotne, a tak to zawsze miałem jakieś inne, no jakieś komputery, zawsze informatyka mnie interesowała i tak dalej, ale to już są jakieś takie moje stare hobby, ale najbardziej to z ostatnich czasów sport mnie fascynuje. Co ważnego dla pana przekazali rodzice? No moi rodzice przekazali mi, prawdę powiedziawszy, wszystko co ważne. I właściwie mnie ukształtowali, więc taki jaki jestem, to myślę, że to jest tylko i wyłącznie ich zasługa. Myślę, że nie ma się czego wstydzić. Trudno powiedzieć, no rodzice generalnie budują świat dziecka i jeśli robią to z miłością i z takim oddaniem dla tego dziecka, to później kształtuje się fajny powiedzmy człowiek, a ja mam wrażenie, że jestem całkiem w porządku. Gdy gdyby był pan
Zwierzęciu to jakim i dlaczego? O kurczę, pytanie. Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć z punktu widzenia ludzkiego, jakim zwierzęciem by się chciało być. To... No. Trudno się tak spróbować przenieść w organizm innego stworzenia, który całkiem inaczej funkcjonuje niż człowiek. W związku z tym to takie... No, chyba ptakiem najlepiej. Takim, no, można wszystko widzieć z góry. Orły. Czy zna pan jakiś kawał? Ja jestem słaby w kawałach, ale zaraz Radek przyjdzie. Pazura, który świetnie zna dużo kawałów, więc tutaj wysypię cały wór kawałów. Jedna porada dla dzieci. Nigdy nie przejmować się jakimiś takimi słabymi momentami, które nie wiem, gdzieś w głowie się pojawiają. Że właściwie fajnie mieć, iść w stronę słońca, że tak w skrócie powiem, nawet gdy są jakieś ciemne chmury i tak dalej, nie, w życiu. To fajnie mieć taką wizję jasności przed sobą. I to od zawsze. To nie tylko dla dzieci jest jako porada, to jest w ogóle dla ludzi, myślę. Że łatwiej i fajnie się wtedy żyje. Lżej i przyjemniej. Taką mam poradę. Alwin i Wiewiórki 2. Tak, no to ja pamiętam, co to robiłem w tym Alwinie i Wiewiórkach. To już bardzo dawno było. Ale z takich fajnych ról, które zapamiętałem, czy które mi utkwiły gdzieś na pamięci, możemy, że tam zrobiłem w tym Alwinie jakąś fajną rolę, to nie pamiętam, na przykład. Może być Wiewiórkę. To Legolas w tym Władcy Pierścieni, to była fajna praca. Albo jest taka gra komputerowa, to wiele osób mnie o to pyta. Wiedźmin. I tam jest taka postać Lamberta, takiego złego Wiedźmina. I to czasami ludzie mnie... Bo to też jest dubbing do gry, nie? To jest troszeczkę inna dziedzina te gry komputerowe, ale okazuje się, że dość taka powszechna, czy coraz bardziej popularna. No i zauważyłem, że właśnie ludzie często mnie to pytają, właśnie tego Lamberta z Wiedźmina. Ja w ogóle nie gram w gry komputerowe, ale są ludzie, którzy tym żyją. Mógł poprosić o autograf? Pewnie. Nie. Tutaj? Tak, ja słucham. Na Albercika. Niezbyt cudowne pismo, ale takie ma. Że warto uczyć się ładnie pisać, bo później zostajesz, wiesz, czymś takim. Ja, Wojcika, pozdrawiam. No. Dziękuję za spędzony czas. Do zobaczenia i zapraszam na następny odcinek. Albert, wychodzimy!